wykładzie z Akademii Filmu Polskiego. Dzisiaj mają Państwo wystawić dwa filmy, które aczkolwiek wybitne w swoim gatunku, tylko kompletnie odmienne w poetyce, temacie i przekazie. Weronika Wyszyk-Holland i Miś Stanisława Barei. Filmy te łączy w każdym razie to, że powstały w roku 80. i oba z różnych powodów niecenzuralne ukazały się na ekranach kin dzięki, można powiedzieć, odwilży pośredniowej, czyli z jednej strony poluzowanie cenzury, jak nastąpiło w efekcie podpisania porozumień średniowych w 1980 roku. Z drugiej strony generalnie jest takim większym przyzwoleniem władzy na nawet takie radykalne z jej punktu widzenia wypowiedzi, nie tylko filmowe, ale również literackie, publicystyczne. Takim przyzwoleniem, które wynikało trochę z założenia, że nastroje rewolucyjne także są w Polsce tak silne, że ich jakby reakcja na nie wymaga zdecydowanych środków i zdecydowanych wypowiedzi, tak? Znaczy, że już po prostu nie da się tych nastrojów wyciszać poprzez jakieś propagandowe akty, tylko wtedy przeciwnie trzeba prowadzić do pewnego rodzaju dyskusji, do pewnego rodzaju debaty, w której pod kontrolą władzy będą się te nastroje prawda, jakoś nie ujawniać i wypowiadać. Gorąco Holland jest filmem wprost o rewolucji, tyle że o rewolucji w kostiumie historycznym. Tutaj można powiedzieć, że źródła, czy jakby takie przyczyny decyzji o tym, żeby zrobić film o rewolucji 1905 roku, w perspektywie Mieszki Holland były rozmaite. Po pierwsze trafiła na scenariusz, który się wydawał niezwykle interesujący. Scenariusz Krzysztofa Teodora Pytlica, napisany na podstawie powieści Andrzeja Struga, Dzieje jednego pocisku. O ile sama powieść, tak jak sobie przypominała ją Holland z czasów własnej lektury, wydawała jej się dosyć nudna i nie jakoś specjalnie angażująca, o tyle scenariusz Pytlica wydaje się interesujący, co też było trochę dziwić, jeżeli się zna historię, prawda, dlatego że Krzysztof Teodor Pytlic teoretyk, krytyk, historyk filmu, ale również prominentny działacz kulturalny okresu PRL niekoniecznie mógł się kojarzyć z jakimś działem o charakterze, nie wiem, opozycyjnym, tak, poza cenzuralnym. Tymczasem na podstawie Dziejów jednego pocisku, powieść, którą Andrzej Struk pisał w Paryżu wkrótce po wydarzeniach rewolucji 1905 roku, w którą sam był zaangażowany jako aktywny członek Polskiej Partii Socjalistycznej. Tymczasem właśnie literaturki wydobył z tej powieści bardzo ciekawe kwestie, a zaczynając rzeczy może być podstawowe, to znaczy od pokazania rewolucji 1905 roku nie tylko jako rewolucji klasowej, społecznej, jak do tej pory to obowiązywało w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale również jako powstania antyrosyjskiego. Taki wątek, czy jakby było związane właśnie z tym, że prawda, te czyny, ten czynnik rewolucyjny podejmowany jest w kraju faktycznie okupowany przez Rosję, jest wyraźnie wskazany. Z drugiej strony, Holland była zainteresowana tematem rewolucji po swoich doświadczeniach czeskich, czechosłowackich. Tak? W czasie, kiedy ona studiowała FAMU, wybuchła prawda, w Pradze rewolucja, czy można powiedzieć powstanie antyrosyjskie, antyradzieckie, antykomunistyczne, jak wiadomo, właśnie brutalnie stłumione przez Wojska Układu Warszawskiego w sierpniu 1968 roku. I to doświadczenie, również pewne doświadczenie funkcjonowania inteligenta w takiej debacie, może nie opozycyjnej, ale opozycji demokratycznej w Polsce Ludowej, też w jakiś sposób skłaniało Holland do myślenia o rewolucji krytycznie i z pewnym dystansem. Żartem też dodawała, że wreszcie, prawda, po filmach obyczajowych, ona była już bardzo mocno postrzegana reżyserką, po kilku filmach telewizyjnych oraz po aktorach profesjonalnych,
że miałam taką, była wraz z poznawaną się w tym gronie młodych reżyserów zaliczanych do kina moralnego niepokoju. Jak powiedziałam, że chciałam wyjść w trochę szerszą przestrzeń. Dosyć miałam takich filmów współczesnych, obyczajowych, prawda, kręcących w tych ciasnych polskich mieszkaniach, w tych niskich sufitach. Wreszcie można było zrobić coś innego. Tak mówiła o swojej myśli, o swoim skojarzeniu z praską wiosną w kontekście gorączki. Ludzie wierzą, że za pomocą bomby zmienią świat. Bomba stanowi tu symbol i że dzięki biologowym działaniom ludzi szlachetnych i odważnych świat może stać się lepszy. Takie przekonanie przyświecało praskiej wiośnie. A kiedy zryw zdławiono, przyszło wielkie rozczarowanie i wielka gorycz. Najgorsze było to, że wypłynęła ludzka nieczelność. To było doświadczenie dotykające natury człowieka, jego słabości. Bo to, że zdławią rewolucję, to jedna rzecz, ale jak zachowasz się w obliczu klęski, to druga. To bolesne gorsze doświadczenie znalazło odbicie w gorączce. To jest sprawa, która pochodzi z książki Małe i Pieniądze, wywiadu, ostatniego wywiadu, jakiego Agnieszka Pan udzieliła Marii Kornatowskiej. No i ono, można powiedzieć, że to pokazuje, prawda, cel czy sens tego dzieła. Analiza rewolucji, analiza dramaturgii rewolucyjnej. Z jednej strony właśnie pytanie o to, co jest jakby napędem działania rewolucyjnego, ale z drugiej strony, co tutaj warto podkreślić, próba wydobycia ludzkich postaw, ludzkich zachowań w obliczu i działania rewolucyjnego, i potem jego klęski. Pomysł był tutaj taki, to jest wzięty z tej powieści Sługa, która była pierwowzorem filmu, że dramaturgię filmu napędza rekwizyt. Właśnie bomba, tutaj przywołana, prawda, w tym fragmencie wywiadu. Bomba, która zostaje zrobiona na potrzeby ataku terrorystycznego, przygotowana do zamachu na ważnego urzędnika carskiego i która przechodzi z rąk do rąk. Wraz z tym, prawda, trafia w kolejne ręce, poznajemy kolejnych bohaterów, widzimy inne postacie zaangażowane w działalność konspiratorską, najpierw, a potem rewolucyjną. Poznajemy odmienne postawy, ale też różne klasy społeczne. Także taki zabieg dramaturgiczny, można powiedzieć, łatwy, znakomicie, prawda, właśnie pozwalający zobaczyć i wielość tych postaw i taką całą panoramę polskiego społeczeństwa tego czasu. Przecież to też warto podkreślić, bo tutaj scenariusze są świetnie wykorzystane ze znakomitą dramaturgią, tak? To znaczy nie mamy tutaj takiego wrażenia, że można powiedzieć, ten rekwizyt nam się tutaj narzuca z tą monachalnością, prawda? To taki dramaturgiczny zwolnik, tylko rzeczywiście podążamy raczej za postaciami. Postacie warto podkreślić też, bo film dostał kilka nagród dla aktorów. Przede wszystkim na festiwalu w Berlinie Srebrnego Niedźwiedzia otrzymała Barbara Grabowska, która zagrała rolę Kamy, jedynej kobiety tutaj zaangażowanej właśnie w tę działalność rewolucyjną. Na festiwalu, natomiast w polskim festiwalu filmów fabularnych, nagrodę otrzymali Bogusław Linda i Krzysztof Zaleski. Bogusław Linda gra tutaj anarchistę Gryziaka, natomiast Krzysztof Zaleski, to myślę, że można powiedzieć, że rola, prawda, mając taką z pierwszych ról otwierających dość długi szereg ról Lindy w roku 1981, z których zresztą część wróci potem w drugiej połowie lat 80., ponieważ ten aktor będzie tego pokazał, że część z tych filmów po prostu trafi na półki, tak, raz wprowadzenia stanu wojennego. Krzysztof Zaleski zagrał tutaj tajnego współpracownika carskiej ochrony. No, sam film otrzymał nagrodę Grand Prix jako najlepszy film festiwalu. Ja bym się skłaniała do tego, że to jest najlepszy film o Myszki Holland. Taką ma za chwilę zrobić jeszcze kobietę samotną, wrócić do domu, prawda, do ciasnoty polskich mieszkań i do tematu współczesnego, ale kobieta samotna
niestety zrobiona właśnie w tym okresie, można powiedzieć, porewolucyjnym w Polsce, czyli w 1981 roku, nie zdążył już mieć premiery przed wprowadzeniem stanu wojennego, dopiero w drugiej połowie lat 80. zostaje po raz pierwszy pokazana. Kontekst historyczny, który na filmie się pojawia, w oczywisty sposób wpływał na to, że tak naprawdę odczytywano go przede wszystkim jako film o współczesnej Polsce, w kostiumie historycznym, a nie jako analizę rewolucji 1905 roku. Tamta rewolucja, prawda, która nastąpiła w bardzo szczególnym momencie, ona była oczywiście też jakoś konsekwencją czy odpryskiem rewolucji rosyjskiej, która wybuchła po tym, jak po klęsce Rosji w wojnie japońsko-rosyjskiej. I nastąpiła w Polsce w momencie, w którym bardzo wyraźnie kształtowała się, można powiedzieć, taka młoda scena polityczna. Istniały już partie polityczne, one się na różne sposoby, prawda, dzieliły, łączyły, ale bardzo wyraźnie, prawda, można powiedzieć, kształtowały się rozmaite tożsamości. W oczywisty sposób w kontekście polskim ta tożsamość narodowa była takim istotnym czynnikiem, prawda, tworzenia jakby działań rozmaitych emancypacyjnych, ale te działania coraz częściej się różnicowały właśnie ze względu na postawy czy jakby decyzje polityczne. Dość powiedzieć, prawda, że kiedy właśnie trwała wojna japońsko-rosyjska, to na jej tyłach, by tak rzec, działalność taką dyplomatyczną prowadzili jednocześnie Józef Piłsudski i Roman Dmowski, działając w zupełnie sprzecznych przeciwnym kierunku, to znaczy Dmowski jako przedstawiciel Narodowej Demokracji widział pewną przyszłość idei polskiej w ewentualnym sojuszu z Rosją, Piłsudski dokładnie odwrotnie, więc kwestie ewentualnego powstania w Polsce, które mogłoby być takim rodzajem, prawda, działania na tyłach frontu rosyjsko-japońskiego, pojmowali oni zupełnie odmiennie. Niemniej, niezależnie od tego, prawda, że mieli ten sam cel. Rewolucja 1905 roku, która miała różne przejawy, manifestacje, strajk powszechny, zaowocowała pewnym również powodowaniem atmosfery na terenie Królestwa Polskiego, by tak rzec, przede wszystkim zezwoleniem na stowarzyszanie się. Ale to miało duże znaczenie, oczywiście chodziło o stowarzyszenia pozapolityczne, ale rzecz jasna, powołując rozmaite stowarzyszenia o charakterze społecznym, nawet sportowym, w gruncie rzeczy bardzo często, prawda, ukrywano w nich intencje, jeżeli nie polityczne, to w każdym razie narodowe. Piłsudskiego tutaj też warto wspomnieć o tyle, że wyraźna ta postać stylizowana jest główny, jeden z pierwszych, prawda, pojawiających się w bohaterów filmu, grany przez Olgierda Łukaszewicza Leon, który w jednej scenie wyraźnie, prawda, charakteryzowany jest na młodego Piłsudskiego. Reprezentuje też taki typ rewolucjonisty, tutaj jest jedna, prawda, z postaw, który przekonany o słuszności idei, niezwykle arbitralnie wierzący w siłę tejże idei, w gruncie rzeczy nie dostrzega wokół siebie żywych ludzi. Dotyczy to zarówno jego stosunku do rodziny, dosyć takiego instrumentalnego, dotyczy to stosunku do jego podwładnych, których bez wahania, prawda, wysyła na akcje, która może się zakończyć śmiercią. Najwyraźniej to być może widać w relacji z Kamą, którą traktuje nie instrumentalnie, absolutnie przedmiotowo. Tutaj ciekawe to, co się tutaj niezwykle udało w Holland, dzięki oczywiście też zespołowi aktorskiemu, to jest to, że jakby kolejne postacie, które można powiedzieć, występują tutaj, mają takie, prawda, stają się bohaterami kilku sekwencji, pokazane są zawsze niejednoznacznie. Nawet jeżeli pomyślimy o rzeczywiście epizodzie, momencie, w którym rewolucjonista Leon spotyka się ze swoim ojcem, panem Zbigniewa Zapasiewicza, ojcem, który jest przedstawicielem, można powiedzieć, konformistów, tak? Współpracuje z Rosją, zaprasza do domu gubernatora,
swoją córkę, czyli siostrę Leona, chce wydać Amos za Rosjanina. Ale nawet tutaj, prawda, Konrad umieściła nie tyle może obrony tej postawy, bo tak nie jest, ale pewne pytania, to znaczy z jednej strony rzeczywiście pytanie o to, jaka strategia działania w sytuacji, prawda, okupacji czy w sytuacji tutaj zaborów jest skuteczna, ale również pytanie właśnie o to, na ile ta idea, ta czysta idea rewolucyjna może przesłaniać relacje międzyludzkie, relacje rodzinne, gdzieś tutaj wydobyte jest to zderzenie. I mamy prawda, w tym po kolei właśnie takie momenty, kiedy poznajemy bliżej rewolucjonistę właśnie Leona, przedstawiciela klasy chłopskiej, także odgranego przez Adama Ferencego, Kiełzę, anarchistę, tak, Lindę. Cały szereg prawda, postaci, które niezwykle precyzyjnie są, nawet jeżeli się pojawiają tylko w epizodzie albo w kilku scenach, niezwykle precyzyjnie mają przedstawione jest ich tło społeczne, ich życiowe wybory, warto na to zwrócić uwagę, prawda? Tutaj w tej filmie dokładnie nawet każda niemal z postaci uzasadnia swoje decyzje, swoje wybory, swoje postawy i wobec władzy rosyjskiej, i wobec rewolucji. Poprzez te postawy właśnie ukazany jest tutaj ten mechanizm, który z jednej strony sprawia, że ludzie są gotowi oddać życie za sprawę, tak, za niepodległość czy za rewolucję. Z drugiej strony ulegają później właśnie takiemu mechanizmowi lęku, strachu, zdrady wręcz. Holland w innym jeszcze miejscu mówiła, że to jest film o rewolucji zjedzonej przez mechanizm zdrady, prowokacji, klęski wewnętrznej i przemocy zewnętrznej. To zresztą jest tak, że kiedyś w niektórych przynajmniej takie refleksje na tym filmem Holland. Niektórzy w związku z tym mówią, że Holland intuicyjnie tak rozpoznała pewne procesy, które tak naprawdę charakteryzują Solidarność. Ale jak mówię, dla niej ta gorycz płynęła raczej z jej refleksji na temat praskiej wiosny, niż z jakichś tutaj takich antycypacji tak, związanych z tym, jak skończy się za parę miesięcy ruch Solidarności, prawda, po wprowadzeniu stanu wojennego. Na to jeszcze tutaj warto zwrócić uwagę. Wydaje się, że bardzo świetnie pokazana jest tutaj ta postać kobieca, która wyraźnie tutaj Holland łączy takie instrumentalne traktowanie przez Leona ludzi, również z instrumentalnym stosunkiem do kobiet, ale także przez postać kobiety, która tutaj prawda, okazuje się w tym gronie najsłabsza psychicznie, wydobywa najmocniej napięcia, prawda, związane z decyzją o przystąpieniu do czynu rewolucyjnego. To jest zresztą, można powiedzieć, też taka tutaj znakomicie wydobyta paralela, prawda, w której z jednej strony widzimy generała gubernatora, który się niezwykle boi zamachu, prawda, i w takim napięciu zastanawia się, czy jechać, czy nie jechać w pewne miejsce publiczne, w którym miał się pojawić, a z drugiej strony rewolucjoniści, czy też terroryści, dzisiaj prawda, trochę inaczej to słowo brzmi niż wówczas, przygotowani już prawda, do zamachu, na pięć oczekują na zjawienie się generała gubernatora i na moment, kiedy będzie można rzucić bombę. To jest znakomita sekwencja, bardzo dobra też w tym, to świetnie tutaj też Holland wydobywa taki przełom, można powiedzieć, modernizacyjny. Prawda? Z jednej strony mamy do czynienia z władzą carską, która jest władzą absolutnie feudalną, tak? Absolutnie anachroniczną. W ogóle nie dwudziestowieczną, można powiedzieć, prawda? To znaczy z całą hierarchizacją, z takim przypisaniem do stanu i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, prawda, używa się tutaj całkiem nowoczesnych sposobów identyfikowania wrogów. Z jednej strony, prawda, jest tak, że jest tutaj na przykład taka scena, w której policjanci na zdjęciach, które będą podczas manifestacji,
manifestacji zaznaczają twarze rewolucjonistów. General gubernator prowadzi nawet album ze zdjęciami powieszonych, taki można powiedzieć rodzaj, prawda, trofeum policyjnego. Jest to zresztą aluzja do istniejącego w Polsce takiego właśnie albumu, prawdziwego albumu policmajstra, w którym różni więźniowie polityczni skazani na śmierć byli, ich fotografie były wklejane. Czy właśnie scena kręcona w Zachęcie, ta scena właśnie przygotowywania do zamachu, w której jednocześnie odbywa się coś w rodzaju takiego bazaru, prawda? I pokazywany jest film. Pierwsze doświadczenia kinematograficzne. Gdzieś tutaj takie właśnie tło przemian obyczajowych i tło przemian technologicznych też bardzo fajnie tutaj Holland uchwyciła. I także niezależnie od goryczy, którą można powiedzieć ten film pozostawia, nie chcę tutaj zdradzać szczegółów fabularnych dla tych z Państwa, którzy filmu nie widzieli, ponieważ też jest jakby pewien myślę, walor tego filmu, on jest dramaturgiczny walor tego filmu. Tutaj i jeśli chodzi o refleksję właśnie nad czynem rewolucyjnym i nad relacją pomiędzy ideą a etyką, pomiędzy, prawda, abstrakcyjnym zadaniem a postawami ludzkimi, znakomicie, prawda, zostało to tutaj uchwycone. Warto też gdzieś w takim szerszym kontekście uznanie niesamowitej twórczości oczywiście Agnieszki Holland, choć myślę, że on tutaj ujawnia takie cechy, które bym jej przypisała generalnie jako artystce. Marina Kundopak pisze o jej kinie, prawda, że to jest gorzkie kino. Ja bym powiedziała, że Holland właśnie nie stroni od pewnego rysu takiego okrucieństwa, to znaczy dostrzeżenia, radykalnego dostrzeżenia człowieka w jego słabościach. Myślę, że ten film jest tego najlepszym przykładem. Natomiast mówiąc też o szerszym kontekście, mam też na myśli w ogóle taki rodzaj refleksji nad etosem inteligencji, który w drugiej połowie lat 80. odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu postaw polskiej opozycji tego okresu. Gorączka nie jest jedynym filmem, który sięga do początku XX wieku. Niemal jednocześnie powstał film Edwarda Żebrowskiego Biały Dzień, który rozwołał do tak zwanej sprawy Brzozowskiego. Jedną z ważniejszych lektur tego czasu, lat 70. dla szerokiego grona polskiej inteligencji, nie tylko tej, która mniej czy bardziej otwarcie zaangażowana była w opozycję, były Rodowody Niepokornych Bogdana Cylińskiego. Książka, która pokazywała, jak właśnie polska inteligencja, niezależnie od postaw politycznych, wspólnie próbowała realizować ten cel, jakim jest odzyskanie niepodległości oczywiście w jakiejś perspektywie, ale w związku z tym przygotowanie społeczeństwa, prawda, do tego momentu, zarówno do momentu walki, jak i do tego momentu, w którym będzie istniało państwo polskie, z takim szczególnym naciskiem na rolę edukacji, samoedukacji. To rzeczywiście na przełomie XIX XX wieku, w pierwszych latach XX wieku, masowy ruch w Polsce, różne formy samokształcenia, tajny uniwersytet latający. Więc to było z jednej strony źródło praktyk stosowanych przez polską inteligencję w drugiej połowie lat 70. Powtarzanych, można powiedzieć, w zupełnie innym, prawda, otoczeniu historycznym i kulturowym, ale z drugiej strony właśnie było to źródło debaty nad tym, kim jest inteligent, jak jest etos inteligenta, tak, żeby przyjąć jeszcze inny tutaj termin. Właśnie w takim istotnym, raz jeszcze powtórzę, chyba kluczowe tutaj, to kluczowa kwestia, prawda, w takim napięciu pomiędzy zachowaniem pewnej jakby czystości postawy, a zachowaniem wierności idei, nie zawsze, prawda, jest niestety ze sobą tożsame. Zwrócę może jeszcze uwagę na montaż tego filmu, czy może nawet nie ten montaż, to oczywiście efektem montażu jest pewien szczególny rytm.
Ona mówi o tym, że zależało jej na tym, żeby uzyskać taki efekt zdyszania, prawda? Czy właśnie, żeby tutaj dobrze oddać to napięcie rewolucyjne, prawda? Które, no, można powiedzieć, że zostało tutaj oddane z taką siłą, niemal jak napięcie erotyczne. Poszczególni bohaterowie, prawda, ta bomba przekazywana jak taki obiekt fetyszystyczny z rąk do rąk i z taką nadzieją, że nastąpi ten wybuch, ta kulminacja, prawda, która dokona oczyszczenia. No, dużo nie trafia, jak już nie dokona, tak, skoro mowa jest tutaj o gorzkim kinie Agnieszki Kola, no, ale oczywiście, jak powiedziałam, w samych rozwiązaniach fabularnych mówić nie będę. Czy jakieś pytania w sprawie filmu Agnieszki Kola? W takim razie zmienimy to nazwę kompletnie, tak? Dlatego że miś Stanisława Barei to rzeczywiście zupełnie jakby inna historia. Chociaż nie powiem, że zupełnie pozbawiona goryczy. Dzisiaj to jest taki film, prawda, który nie wiem, czy jest na sali, ktoś tam nie widział mnie misia. O, widzę, że są takie osoby. To zawsze to świetnie, że mogą zazdrościć, tak? Pierwsze razy bywają bardzo przyjemne. Miś, myślę, jest najdotrzalszym dziełem Stanisława Barei i warto to podkreślić właśnie między innymi dlatego, że bywa krytykowany za swoją taką chropową formę, prawda? Montaż, sposób dramaturgii i tak dalej, i tak dalej. Otóż wszystko to, co w tym filmie może się wydawać wielkim błędem, niedoróbką, jest, należy traktować właśnie jako absolutną, świadomą, prawda, część wypowiedzi na temat tej rzeczywistości, która jest w tym, jest w filmie pokazywana. Bareja zaczynał, prawda, w latach 60. takimi dość gładkimi komediami, jak Żona dla Australijczyka, Mąż swojej żony wcześniej, czy małżeństwo z rozsądku. Idealnie, prawda, gładko zakomponowanymi, dość, powiedzmy, zabawnymi w pewnych ramach właściwych do lat 60. Choć oczywiście no, z perspektywy czasu i znając jego późniejszą twórczość, można się w tych filmach dopatrywać niekiedy pewnego rodzaju krytyki rzeczywistości. To zasadniczo mieściły się one w takim nurcie kina rozrywkowego, popularnego i nie wzbudzały specjalnych kontrowersji, choć bywali krytycy, którzy dosyć pogardliwie traktowali ten rodzaj kina i samego Bareję i bynajmniej nie zmienili zdania wraz z tym, jak to kino Barei zaczęło się zmieniać, prawda? W takich filmach, jak nie wiem, Poszukiwany, Poszukiwana, Co mi zrobić, jak mnie złapiesz, zwłaszcza już bardzo bliskie, czy wręcz o tej samej poetyce film Co miś, no były przyjmowane, można powiedzieć, przez niektórych niedowierzanie i określenie Bareizm było określeniem wczesnej krytyce filmowej właściwie pogardliwym. Miało właśnie oznaczać pewien rodzaj, miał się wyjaśnić z pewnym rodzajem wulgarnych albo w dość prostackich żartów i z niechlujną, taką niestaranną robotą filmową. Miś, jak mówiłam, miał to szczęście właśnie, że powstał w roku 80. Premierę miał w maju 81. Film Holland miał premierę we wrześniu 81 roku, więc dosyć krótko oczywiście gościł na ekranach. Cenzura domagała się bardzo licznych zmian w tym filmie. One były najróżniejsze. Ostatecznie jednak właśnie dzięki temu kontekstowi, w którym Bareja mógł się postawić, to tak rzec, cenzurze, w gruncie rzeczy te zmiany miały charakter niewielki i w większości dotyczyły zmiany nazwisk bohaterów. Na przykład prezes Ryszard Okucki, prawda, miał się nazywać Nowokucki. Możemy uznać, prawda, że są to zmiany, które aczkolwiek byłoby to nazwisko oczywiście dużo bardziej znaczące, w gruncie rzeczy nie mają tak naprawdę znaczenia dla
sensu tego filmu. Dzisiaj ten film, prawda, jest tak zwanym filmem kultowym, w tym sensie, że dla dużej części publiczności, prawda, taka definicja filmu kultowego nie dla możliwości byłaby taka, że to jest taki film, w którym publiczność mówi dialog ze mną jeszcze prawo na ekranie filmu. Co z jednej strony właśnie poświadcza dobrą znajomość dzieła i też taką może być znajomość dzieła, na której nam zależy, żeby je znać, prawda, i pokazać, że je znamy. Z drugiej strony podkreślam to omówienie tych dialogów, dlatego że to, jakby, prawda, w przypadku filmów kultowych też jest tak, że to są filmy, które ogląda się po raz kolejny. Za każdym razem można być wspominaną przyjemnością i za każdym razem chętnie uczestnicząc właśnie jakoś na żywo, na przykład opowiadając dialogi w tym sensie. Tutaj myślę, że naprawdę mieści może konkurować, znaczy w się może konkurować chyba jedynie rejs, jeżeli chodzi o ten typ zaangażowania widzów i znajomości tekstu tego filmu. Bywa też miś najczęściej przywoływany w kontekście obrazu PRL-u, prawda? To znaczy dla wielu, można powiedzieć, sens tego filmu właśnie sprowadza się do ukazania absurdów życia w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, życia codziennego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To nie jest bardzo nieprawna ocena. Ja bym powiedziała, że można potraktować misia jako rodzaj dokumentu społecznego, oczywiście nie rozumianego wprost, tak? To znaczy nie potraktowanego literalnie, bez takiego, bez, prawda, przyjęcia, że nie wiem, w każdym barze mlecznym, prawda, miski były przykręcone do stołów, a sztuczce przymocowane, prawda, łańcuchami jeden do drugiego. Nie, tak nie było w PRL-u. Choć oczywiście zdarzały się takie sytuacje jak odpiłowywanie czubków noży w barach mlecznych. Stawało się, że to mniej wartościowe i było takie założenie, że noża bez czubka już klient nie weźmie, prawda? Nie wiem, na ile to założenie się sprawdzało. Ale więc o ile, jak mówię, pewne tutaj dosłowne sceny niekoniecznie oddają realia PRL-u, o tyle taka zasadnicza struktura, sposób pokazania zależności i relacji międzyludzkich wydaje się dość trafnie oddawać pewien rodzaj więzi społecznych, które PRL wytworzył z jednej strony, z drugiej strony to jest, prawda, w tym filmie niezwykle żywe, to jest pewna metafora PRL-u, prawda? Oddana oczywiście poruszająca z tytułu tego filmu, który zresztą też nie jest wbrew pozorom jednoznaczny, prawda? To znaczy miś odsyła nas tutaj do misia dużej, prawda, takiego dużej maskoty, która odgrywa pewną rolę w akcji filmu, ale jak większość z tego, co tutaj napędza samą dramaturgię, ma charakter w gruncie rzeczy dosyć pretekstowy, ale można również odsyłać, prawda, do popularnego w Polsce skojarzenia misia niedźwiedzia z naszym wielkim sąsiadem, prawda, na wschodzie, czy też poprzez skojarzenie z tą wielką figurą do figury chochoła przywołanej, prawda, w weselu wajny. I stąd mówię, że prawda, niezależnie właśnie od innych poetów, można powiedzieć, że tak jak Agnieszka Holland robi wybitne kino, w którym refleksja historyczna służy, refleksja nad historią służy w gruncie rzeczy myśleniu o współczesności, tak Barea w piśmie proponuje pewną metaforę, która jednak niezwykle ostro diagnozuje współczesne relacje społeczne i charakter tego państwa, jakim był, prawda, u schyłku tej dekady lat 70. PRL. Tutaj, co warto podkreślić, prawda, poza samym Bareją, to jest takie kolejne dzieło, w którym osobną rolę odegrał Stanisław Tyr. Nie tylko dlatego, że w tym filmie za dwie role, ale też jako bliski współpracownik
Gali, współpracując z nim przy scenariuszu. Po raz kolejny też tutaj w roli, co prawda drugoplanowej, ale pojawia się Krzysztof Kowalewski. Więc to jest taka, prawda, ekipa ludzi, którzy się dość dobrze rozumieją, rozumieją swoje poczucie humoru i dobrze się razem, prawda, współpracuje. Ale kiedy mówimy o scenariuszu, to od razu to warto podkreślić, prawda, właśnie tutaj powtórzyć też. Nie dramaturgia tutaj jest najważniejsza. Tak jak powiedziałam, zarzucono właśnie barierę pewnego typu, niechlujność, to w tej chwili ostentacyjnie można powiedzieć, już mamy do czynienia w gruncie rzeczy z ciągiem epizodów, z których każdy mówi coś, prawda, o rzeczywistości. One układają się też jakąś fabułę, prawda, mamy tutaj całą tą akcję związaną z próbą przejęcia, nie pozwolenia, by była żona, tak, przejęła majątek, pieniądze męża Ryszarda Ochockiego, tak, które spoczywają, wydawało się bezpiecznie w londyńskim banku. Ale nie tyle ta akcja tutaj, prawda, ma znaczenie, to znaczy się też dostarcza nieco tutaj wzbogaca tę komediową tonację, ile, jak powiedziałam, kolejne epizody, w których odsłaniane są kolejne elementy, kolejne sfery życia społecznego w PRL. I tutaj ten zasadniczy rozpad dramaturgii właśnie na ciąg epizodów pokazuje bardzo istotną rzecz, prawda? Znaczy, że tutaj już właśnie następuje to spotkanie formy z przekazem, ponieważ, mówiąc najprościej, Barei zależy na tym, żeby pokazać rzeczywistość w rozpadzie. Z jednej strony ta rzeczywistość jest w rozpadzie w tym sensie, że ona ma absolutnie fasadowy charakter, prawda? To już w pierwszej scenie, w której ustawiona jest fałszywy teren zabudowany, tak? Jest stawiany po to, żeby można było zatrzymywać kierowców nieprzygotowanych na to, tak? Że w ciągu doby wyrosło miasteczko gdzieś tam w jakiejś buszy. Więc tutaj od początku można powiedzieć, prawda, ten właśnie fasadowy charakter jest pokazany, tak? Ustawione są trzy sektorowe domki i mamy teren zabudowany. Ta metafora zresztą takiego właśnie takich pozornych działań milicji jest wówczas obecna w kilku filmach tego okresu, dekadę wcześniej, tak? U Wajdy pojawia się milicja, która podrzuca sztuczne do trupa na ulicę i sprawdza, jak kierowcy będą na to reagować. Mówi się też o tym w Barach Ochrony Zalewskiego, więc tutaj takie poczucie, prawda, pewnej takiej pozorności, nawet wręcz prowokacyjnego działania milicji w stosunku do obywateli funkcjonuje. No, przy okazji oczywiście tego pozytywnego Barei, jak mówił, milicjanci są pokazani zgodnie z ówczesnym stylem dowcipów, prawda, o milicjantach, jako ludzie, jak mówiąc eufemistycznie, nie do końca rozgarnięci. Instytucje, które są tutaj krytykowane, to w zasadzie nie ma wszystkie instytucje życia publicznego Polski. To znaczy, z jednej strony to jest właśnie milicja, z drugiej strony to będą festiwale piosenki żołnierskiej. Mamy czytelną aluzję do działania służb specjalnych. Dwaj smutni panowie, jeden z nich jest grany przez Wojciecha Pokorę, prawda, zdecydowanie nie są specjalistami od muzyki, choć mogłoby się tak wydawać, oni są takie dziwne figury, nie to cenzorów, prawda, w momencie piszą piosenkę, nie to właśnie SBK. To jest taka jakby scena właśnie na festiwalu, kiedy piosenka grana przez Pawła Wawrzeckiego schodzi razem z nimi ze sceny, oni mówią: pięknie na to wyśpiewałeś, wam to wszystko bym wyśpiewał, prawda? To jest czytelną bardzo aluzją do roli, jaką ci panowie pełnią gdzieś tam na zapleczu różnych ważnych spraw, z innego powodu to do nich idzie Ryszard Ochocki w pierwszej kolejności, kiedy orientuje się, że jego paszport tak jakby stracił ważność.
do tej konstrukcji dramaturgicznej filmu, do tego montażu, prawda, pewnego, który właśnie jakby służy ukazaniu rozpadu, należy dodać język, jakim mówią bohaterowie. Ten język Michał Głowiński określił jako mowę kiczowo-ludyczną, takim bardzo często tutaj stosowanym zabiegiem, proszę na to zwrócić uwagę, jest inwersja. Prawda? Znaczy zdanie nie jest zbudowane w taki sposób, że mamy kolejne przedstawienie podmiot, orzeczenie i tam ewentualne dopełnienia, tylko te kolejne, te rozmaite elementy są przedstawiane. Pewna gładka narracja w rzeczywistości nie jest możliwa, podobnie w ogóle mówienie, poprawne, gładkie mówienie w tej rzeczywistości również okazuje się niemożliwe. Widzimy też mechanizmy ekonomiczne przede wszystkim może, które decydują o tym, czym jest, bądź też czym nie jest Polska Rzeczpospolita Ludowa. Poczynając od takiego mechanizmu tutaj ujawnionego, czyli sposobu, w jaki powstaje film, prawda? Po to, żeby znaleźć prawda, człowieka, który mógłby wystąpić o paszport zamiast Ryszarda Ochockiego, czyli znaleźć prawda, samowtóra, dokonuje się tutaj całego szeregu zabiegów, bardzo skomplikowanych, tak? Zatrudnienie najwięcej do filmu, potem ogłoszenie castingu na samowtóra w związku z chorobą aktora, który został zatrudniony do epizodu i tak dalej, i tak dalej. Zresztą Marieta zwraca uwagę, że przy samej produkcji filmu też do takich absurdów dochodziło, bo potrzebował prawda, gazety, jako rekwizytu gazety, które się miało ukazać ogłoszenie o poszukiwaniu samowtóra ze zdjęciem Stanisława Tyma. I okazało się, że zrobienie czegoś takiego jest dużo bardziej kłopotliwe i kosztowne, niż po prostu danie takiego ogłoszenia w prasie i prawda, wykorzystanie odpowiedniego numeru jako rekwizytu potem przy realizacji filmu. Jeśli chodzi właśnie o te kwestie ekonomiczne, to co tutaj warto podkreślić, to można powiedzieć, że to jest też bardzo na czasie, bo właśnie wyszła książka Jerzego Kochanowskiego na temat gospodarki, ekonomii w PRL. Jerzy Kochanowski mówił kiedyś takiego wywiadu, który zaczynał się od słów: w PRL wszyscy byliśmy przestępcami. Tak, chodziło o to, że mówimy tutaj oczywiście o tym okresie tak naprawdę drugiej połowy lat 70., lat 80. również, kiedy reglamentacja, niedobory, cały ten prawie centralny system zarządzania gospodarką prowadzi do tego, że zaopatrzenie na najdroższe towary życia codziennego było porównywalne do polowania i to nie bynajmniej nie współczesnego, prawda? To była wielka walka o chleb i coś do chleba. To prowadziło do rozmaitych patologii. Polsce można powiedzieć, prowadziło wręcz przeciwnie, do rozmaitych praktycznych działań zmierzających do rozwiązania tej sytuacji. I to, co tutaj pokazuje mi znakomicie, to właśnie konsekwencje tych procesów, które mają charakter, można powiedzieć, taki dwustronny. Znaczy, z jednej strony dokonuje się niezwykła ingerencja instytucji publicznych w życie prywatne obywateli. Cenzura, to jest smutni panowie, prawda, ze służby bezpieczeństwa, to są jeden z elementów tego procesu, w którym państwo próbuje przejąć kontrolę nad obywatelem. W tej chwili wydaje się, że najistotniejszy jest ten drugi proces, to znaczy proces, w którym następuje prywatyzacja państwa. To znaczy wszędzie tam, gdzie obywatel może w kontekście czy to własnej pracy zawodowej, czy instytucji, w której działa, coś dla siebie wyciągnąć, to w oczywisty sposób i bez skrupułów, prawda, z tego korzysta. Tutaj nawet trudno było wymienić wszystkie sceny, w których w tym filmie się to pojawia. Poczynamy zresztą od pierwszego, prawda, momentu, kiedy jeden z bohaterów wypełnia tytułowego misia butelkami z wódką, prawda, które mają zostać przemycone i nie może powstrzymać odruchu, żeby jednej z tych butelek nie otworzyć i nie oddać czegoś dla siebie, prawda, i to zaczyna całą, prawda, odkręca kran, z kranu leci rdzawa woda.
chwilę się waha, no trudno, uzupełnia, prawda? Znaczy jest to oczywiście prawda uczciwość, że uzupełnia. Choć oczywiście jest to absurdalne. No to tutaj na każdym kroku, prawda? Panie, to w kroku jest, prawda? Ja to mięso mam. Czy kobieta, prawda, która chodzi z mięsem i w takiej, no, może nie do końca udanej, ale aluzji do okresu wojennego mówi, przeważa to spóźnienie, prawda, ale strach jak na głównym łapio, na centralnym łapio, prawda, tam na wschodnim, no, mówi o jednym, w oczywistej aluzji do II wojny światowej, prawda, i łapanek ustawiany przez Niemców, dokładnie na takie same kobiety z mięsem, prawda, i jajami, które przyjeżdżały do miasta z zaopatrzeniem. I tutaj można powiedzieć, że większość bohaterów przedstawiona jest właśnie jako tacy ludzie, którzy próbują sobie dawać radę. Oni nie są tutaj przyjaźni przedstawieni przez Barreję. To nie jest tak, że to jest taką pochwałą podobnej postawy, bo oczywiście tutaj przede wszystkim bohater też może być w pewnym sensie tytułowy, ponieważ jeden z znaczeń misia, rzecz jasna, może być również ten główny bohater grany przez Syma, ta nie to narzeczona, tak mówi do niego misie. Mówi nie to narzeczona, bo to też jest tak, prawda, że ona natychmiast jej zainteresowanie Ryszardem wzrasta, prawda, wprost proporcjonalnie do bliskości Romana Polańskiego i mitycznego filmu, w którym ona mogłaby wystąpić, prawda? Dużo bliższej się wtedy, prawda, staje miś. Ale jest to, prawda, bohater, który, tak, znaczy, oczywiście tutaj absolutnie tabu jest kwestia istnienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i przynależności partyjnej, ale niemniej główny bohater, który jest prezesem klubu sportowego, jest przedstawiony jako wysoki funkcjonariusz, prawda, który wiele może. I w którym widzimy, że on w tym sensie i samo to przedsiębiorstwo sportowe i różne inne instytucje, które mu na przykład podlegają, bo są od niego zależne, traktuje w gruncie rzeczy jako prywatny folwark, prawda? Wszędzie zachowując się z absolutną pewnością siebie i z takim poczuciem, że jest u siebie, znaje na swoje miejsce w szeregu, bo widzimy, jak się można być diametralnie zmienia jego zachowanie, wówczas kiedy poznaje ministra, obecnego męża, prawda, swojej byłej żony. Wobec którego przyjmuje się tylko pokorną, prawda, postawę i bardzo grzeczną. Więc tu z jednej strony, prawda, też jest ujawniony taki mechanizm społeczny, w którym ta patologizacja życia społecznego w gruncie rzeczy, prawda, prowadzi do zaniku takich elementarnych form otwarcia na drugiego, prawda, to znaczy można powiedzieć, że PRL właśnie był takim krajem, w którym każdy człowiek, który miał jakikolwiek, prawda, jakąkolwiek władzę nad drugim, chętnie z niej korzystał. To jest, prawda, prawda, wszystkie te panie w okienkach na przykład, które niezwykle źle traktują, prawda, swoich klientów i na pytanie na przykład albo pani nie, albo pani pracuje, zamykają okienko i jedzą, prawda, no bo to jest to, co je na przykład interesuje. Tutaj mówiąc o ludziach mających władzę, mam na myśli takich ludzi, którzy zasadniczo w normalnym układzie są ludźmi oferującymi nam swoje usługi na przykład, prawda, to są kelnerzy, taksówkarze, ludzie pracujący w różnego typu usługach. Wszystko to tutaj, prawda, jest wydobyte. Dokładnie tak jak w tym, jak tej cytowanej wypowiedzi Kochanowskiego, widzimy, że naprawdę wszyscy są tutaj nielegalni, tak? W świetle istniejącego ustawodawstwa dopuszczają się rozmaitych, nie wiem, nadużyć, kradzieży. Wszystko jest nie tam, gdzie być powinno. Z drugiej strony właśnie widzimy, jak to wpływa na relacje międzyludzkie, właśnie na to, jak ludzie się zwracają. Tutaj jest dużo agresji, dużo złości, prawda? Dużo takiego, to jest oczywiście, można powiedzieć, rozminowywane dzięki humorowi Barreli, ale trudno powiedzieć, żebyśmy tutaj znajdowali kogokolwiek, kto jest wobec kogoś innego, nie wiem, sympatyczny, albo też traktowany z sympatią, może z wyłączeniem harcerzy, prawda, którzy w pewnym momencie pomagają jednemu z bohaterów.
Więc tutaj ja bym traktowała Dzienisia jako naprawdę bez przesady taki traktat o społeczeństwie, w którym pewna idea państwa i pewna idea wspólnego gospodarowania, jako gospodarowania na rzecz wspólnoty uległa tego rodzaju wypaczeniu, że nie ma już mowy o społeczeństwie w pewnym sensie. Chociaż oczywiście z drugiej strony można powiedzieć, w pewnej perspektywie czasowej, że te mechanizmy, które tutaj Barreiro opisuje niezwykle wnikliwie i bardzo krytycznie, jak mówiłam, można się zastanawiać, na ile te mechanizmy w gruncie rzeczy nie przyczyniły się również w pewnym sensie do zasadnej solidarności, tak? Dlatego że tutaj Barreiro pokazuje drugiej strony tych procesów. To znaczy tego, że w obliczu niewydolności instytucji państwowych, w obliczu ich ewidentnej prawa słabości, w obliczu w ogóle patologii wszelkiego rodzaju relacji usługowych, handlowych, istniejących w państwie i w społeczeństwie, wszystko to poszło w dół, prawda? To znaczy ludzie musieli sobie dawać radę, dawali sobie radę najczęściej dzięki za pomocą innych ludzi. I oczywiście można by powiedzieć, że to jest trochę chore, prawda? Że pani w kiosku trzyma wątróbkę, ukrytą, prawda, tam pod jakimś tytułem czasopisma, prawda? Wątróbka to znajdzie przegląd astrologiczny. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że tutaj mówimy też o sytuacji bezpośredniego zaangażowania w wymianę handlową, która musi opierać się na zaufaniu, tak? Że ta pani ma tę wątróbkę w miarę zdrową, że ta wątróbka kosztuje nie dużo drożej niż na przykład u innej pani, która handluje i tak dalej, prawda? Więc tutaj zajmuje też taki społeczny proces budowania, oczywiście dosyć anachroniczny, tak? Mówimy o państwie mocno w drugiej połowie XX wieku, w którym następuje powrót do wymiany bezpośredniej i więzi bezpośrednich, prawda? W miejsce rozwiniętej gospodarki opartej na pieniądzu i za pośredniczeniu. Ale ta postawa dać sobie radę, prawda, która jest wyraźnie tutaj wydobyta przez Barreiro jako postawa patologiczna, być może ma też swoje dobre strony. Jak mówiłam, to jest ta jedna strona, druga, to jeszcze to powtórzę, druga ważna taka cecha tego filmu, to jest właśnie ukazanie absolutnej fasadowości, ideologii, państwa, propagandy, tak, bo tutaj czy właśnie ten festiwal piosenki żołnierskiej, czy sama produkcja filmu, to jest właśnie pokazanie fasady. To takiej fasady, prawda, też już można powiedzieć, że ta fasada już się rozpada. Tutaj to nie tylko o to chodzi, że nic się za nią nie kryje, tylko też o to, że ona sama jest dosyć spróchniała. Trochę tak jak płaską której nauki, prawda, w powieściach Konwickiego. Kiedy moja apokalipsa, prawda, kiedy on się usypie, układają te płyty, on dalej stoi niestety, tak? On dalej jest tym czytelnym znakiem ideologii, porządku, ale nawet ta powierzchnia, prawda, tego porządku nie ma już żadnego uroku i nie kusi widzów, nie jest w stanie go szukać, prawda? Nawet ona, dokładnie tak jak w pierwszej scenie niemal misia, nawet fasada, tak, się rozpada. To tyle z mojej strony. Czy jakieś pytania? Ja mam takie jedno pytanie. Pani już to nawiązała do tego. Czy niedocenienie przez pewnych krytyków twórczości Barreiro, szczególnie w drugiej połowie latach 70. było jakąś taką zmową pewnego rodzaju, no bo bardzo ceniono rejs, na przykład rejs. Czy to, że on tak zaczynał, no dość skromnie, no tam kryminałem wtedy, pamiętam, Wieczornocy, czy takim dość, nawet jako dziecko, pamiętam, infantylnym tym filmem Żona dla Straniczyka, czy to było świadome, czy taki intelektualna wyższość, bo chyba się najlepiej siedział wtedy w kinie i oni kapitalnie chyba uzyskali ten swój zamiar, że ja obejrzawszy te trzy filmy wczesne jego, tak się zraziłem, no bo wierzyłem trochę tym krytykom, no tak, że nie obejrzałem wtedy żadnego filmu, tylko dopiero misi.
Ale to 15 lat, prawda? Ale tak powiem, pan jako widz ma prawo się obrazić na reżysera i 15 lat filmów nie oglądać. Przy obowiązku krytyka jest oglądać wszystkich po kolei. Ja obraziłem jako widz, tylko oni genialnie uzyskali, no nazwijmy to sobie tą propagandę, że to jest nadalny reżyser. Tak, ale te filmy za 60 są inne niż później. Natomiast myślę, że tu są co najmniej dwa powody. To znaczy jeden jest rzeczywiście taki, na który może być po prostu niezrozumienia, prawda? Tego pomysłu Barei na reżyserię. I do dziś zresztą tak jest, no, to nie jest oczywiście krytyki, każdy ma prawo też do swoich sympatii bądź antypatii. To nie jest tak, że wszyscy muszą robić Stanisława Bareję z drugiej strony. Ale na przykład znany państwu reżyser Andrzej Żuławski, no zagrzewa się za każdym razem, kiedy słyszy, prawda, o tym, że Bareja na przykład miał być jakoś doceniony, albo że warto zastanowić się nad pewną surrealizmem komizmu w jego filmach, ponieważ mu się wydaje, że w przeciwieństwie, prawda, do jego własnej, poważnej twórczości filmowej, to jest twórczość jakby niepoważna i właśnie nieudolna. Mi się tak nie wydaje, to znaczy, że tutaj rzeczywiście jest pewien zamysł widoczny, a w każdym razie wart zastanowienia. Natomiast drugi powód jest oczywiście też taki, że poważniejsza refleksja nad tymi późniejszymi filmami Barei musiałaby się wiązać z wydobyciem tego, co w nich było krytyczne w stosunku do państwa i ustroju. I o tyle, o ile cenzura, prawda, te filmy mniej czy bardziej w nie ingerowała, widzowie mogli je oglądać, bądź nie oglądać, bądź czuć, natomiast krytyk, który musiał się zająć takim filmem, zająć się nim poważnie, musiał się również odnieść do tej warstwy krytycznej. Więc bezpiecznie było napisać, że to jest po prostu niedobre kino, już nie warto się nim zajmować. Tutaj myśląc o tych krytykach, ja bym trochę sprawdziła, w jakich tytułach ukazywały się te krytyczne recenzje. Choć też oczywiście jest tak, że ja nie wiedziałam, że tutaj nie można też tego lekceważyć, jakby też takiego negatywnego nastawienia, pewnego jakby niezrozumienia tego filmu. Na początku z Rejsem było zresztą podobnie. To jest też film, który jakby można powiedzieć zyskiwał uznanie i sławę w takim dłuższym biegu. Więc wydaje się, że to były te dwie przyczyny. Społeczny. Czy nie, bo pamiętam, że w DKF-ie no to ludzie szaleli w 71 roku, jak widzieli. No tak, tak, tak. Ale normalne szaleństwo. Na suki tak siedzieli na oknach. Ale to był DKF, prawda? To jest też trochę inna publiczność. W takim razie dziękuję bardzo i zapraszam na przerwę.